Grupa harcerzy z chorągwi gdańskiej i łódzkiej wypoczywa w Bad Zarów niedaleko Frankfurtu nad Odrą. Wraz z nimi pionierzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i młodzież z Republiki Federalnej Niemiec. Podczas zabawy szybciej znajduje się wspólny język. Ten drugi raz w tym samym obozie w Bad Zarów. Zadowolona jesteś z pobytu? Pokoje dobrze wyposażone, no a wyżywienie to bardzo dobre. Było dużo wycieczek, zwiedzaliśmy Potsdam, Berlin, byliśmy w Pałacu Sanssouci. Była też atrakcyjna wycieczka statkiem. No, poza tym było dużo różnych gier terenowych. Nawiązaliście jakieś kontakty z kolegami i koleżankami? Tak, nawiązaliśmy. Wymienialiśmy się z nimi znaczkami, plakietkami. Staraliśmy się z nimi porozumieć. Nie zawsze się to udawało, ale jednak... Jakoś się dogadywaliśmy. Jeśli wasza chorągiew w przyszłym roku będzie chciała zorganizować podobny obóz, przyjedziesz chętnie? Oczywiście, bardzo chętnie. Tutaj w ogóle jest wszystko jest wspaniałe.